oraz 13 w Spychowie powstawały dłubanki. Podczas warsztatów ekologiczno-kulturalnych Święto Mazurskiej Dłubanki. To wydarzenie organizowane cyklicznie przez Nadleśnictwo Spychowo. Polega na wykonaniu tradycyjnych łodzi jednopiennych, tak zwanych dłubanek z jednego pnia drzewa. Do dyspozycji uczestników były w tym roku kłody osikowe, które idealnie nadają się na produkcję tego typu jednostki pływającej. Na wykonanie dłubanek było zaledwie kilka dni. W tegorocznej edycji udział wzięło 6 drużyn z różnych części kraju. Zwieńczeniem warsztatów były regaty wykonanych dłubanek na Jeziorze Spychowskim. Warsztaty Świętomazurskiej Dłubanki mają charakter historyczny, pokazujący w jaki sposób wyglądało dawne szkutnictwo oraz jedne z pierwszych łodzi tworzonych z drewna na potrzeby m.in. połowu ryb czy przemieszczania się po rzekach i jeziorach. 14. emerytura przy nętą dla oszustów. ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników zakładu i proponują załatwienie 14. emerytury. Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudousługi na pracownika ZUS mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być zbliżający się termin wypłaty 14. emerytur. Wypłata 14. emerytury rozpocznie się 25 sierpnia i nie trzeba w związku z tym składać żadnych pism, formularzy czy wniosków. Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców w domach i nie proponują płatnych usług. Niestety ciągle zdarza się, że osoby podszywają się pod pracowników zakładu i oferują szybkie załatwienie formalności. Okazją do oszustwa może być zbliżająca się wypłata dodatkowego świadczenia, czyli 14. emerytury. Oferowanie pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinno być sygnałem ostrzegawczym. Jeżeli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to rozsądne będzie powiadomienie policji i najbliższej placówki ZUS. Co do zasady, przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową bądź z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobierają również żadnych opłat i nie żądają żadnych gratyfikacji finansowych. W tym roku tak zwane czternastki trafią do 9 milionów emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8 milionów 100 tysięcy, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS. W województwie warmińsko-mazurskim w ubiegłym roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymało 280 tysięcy osób. Prawo do 14. emerytury będą mieli emeryci i renciści, którym to świadczenie przysługuje na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze przelewy i przekazy. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego i wyniesie na rękę 1217,98 zł. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłat dodatkowego świadczenia to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł 44 grosze brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę. Minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł. Ostróda to urokliwe miasto. Przyciąga turystów, ma bazę hotelową, a miejscowym nie pozwala czuć się tu źle za sprawą ładnych krajobrazów i sąsiedztwa wielu jezior. W tym Drwęckiego, zlokalizowanego w centrum. Zerknijmy teraz do Facebooka Telewizji Mazury. Zdjęcia zrobione w lesie oburzyły internautów. Przytoczmy, o co chodzi. Jesteśmy tacy ekologiczni, segregujemy śmieci do kolorowych pojemników i worków, spożywamy posiłki drewnianymi sztućcami, pijemy z papierowych rurek i ogólnie wszystko eko. A tu takie kwiatki. Las to nasz drugi dom. Koło Ostródy w pobliżu klubu strzeleckiego Garda w głębi lasu ktoś sobie zrobił dzikie wysypisko. Wstyd, to nie miejsce na odpady. I jak nie zgodzić się z tym, co napisali czytelnicy? Miejsc, którym daleko do chluby, nie brakuje i w mieście. Czyżby służby porządkowe nie nadążały za ilością pozostawianych przez nas odpadów, a może my sami pozbywamy się ich, gdzie tylko się da? Nie tylko w lasach, na poboczach dróg i przystankach zostawiają worki ze śmieciami, a je rozwalają zwierzęta i wiatr rozwiewa. Niby wszyscy segregują i płacą, a ja pytam, skąd te śmieci?
Ta cała ekologia to jeden wielki pic. Ilość worków na śmieci wzrosła dramatycznie. Zamiast nowoczesnych sortowni, pojemników podziemnych bądź półpodziemnych, kompozytowe wiaty, ulotki i zwiększona ilość worków na śmieci. Utylizacja powoduje przyduchę i śnięte ryby, bo nawet psie ekskrementy muszą być zawinięte w woreczek. Temat wymaga i osobistej analizy. Czy oby i my jesteśmy czyści? Chcemy życia w pięknych okolicznościach przyrody? Jak się sami o to nie postaramy, nikt nam tego nie zapewni. Gmina Dewity wspiera przedsiębiorców. W tym celu powstała gminna strefa przedsiębiorczości w gminie Dewity, która zajmuje obszar 7 hektarów w obrębie Łukwałdu po prawej części drogi krajowej nr 51 w kierunku na Dobre Miasto. Parę lat temu, jeszcze w poprzedniej kadencji, zrodziła się taka idea, aby na tych terenach właśnie w sąsiedztwie drogi DK51 stworzyć miejsce do rozwoju działalności gospodarczej dla naszych przedsiębiorców, ale nie tylko, bo zamysł był taki, aby także ściągać przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje działalności w innych miejscach, ale atrakcyjnie właśnie, żeby mogli prowadzić tą działalność także w gminie Dewity. No i myślę, że ta firma również jest tego przykładem. No i cóż, przeznaczenie terenu pod działalność, opracowanie planów miejscowych, wyznaczenie tych terenów, zbrojenie tych terenów, bo tutaj mieliśmy także do czynienia z dużym projektem inwestycyjnym, także ze wsparciem ze środków unijnych, ale także i potem ze środków rządowych, bo i zbroiliśmy ten teren w infrastrukturę techniczną, potem robiliśmy drogę, która tutaj prowadzi właśnie do strefy przedsiębiorczości. Dzięki staraniom gminy Dewity w strefie przedsiębiorczości swoje firmy z sukcesem prowadzi już kilkudziesięciu przedsiębiorców. Strefa przedsiębiorczości w Dewitach to bardzo fajny pomysł, fajna koncepcja, ponieważ szukały miejsca, które będzie mi odpowiadało logistycznie i życiowo, ponieważ też jestem z Dewit i chciałem mieć firmę gdzieś blisko. I tak się złożyło, że ta strefa przedsiębiorczości jest 500 metrów ode mnie. To jest już bardzo duży plus na starcie. Później kupiłem działkę, jak ją kupowałem, to było pole, ale wiedziałem, że będzie strefa, nie wiedziałem tylko kiedy. I w międzyczasie gmina zrobiła całą infrastrukturę, do dojazd, całą kanalizację, wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby się wybudować i postawić firmę. I to był bardzo duży plus, bardzo mi to pomogło w tym, żeby wystartować z własnym biznesem, bo bardzo ciężko na to wszystko pracuję już wiele lat i każdy taki dodatkowy atut logistyczny bardzo pomaga i obniża koszty inwestycji. Przypomnijmy, od 2018 roku samorząd gminy Dewity zainwestował w obszar gminnej strefy przedsiębiorczości ponad 3,5 miliona złotych. W strefie wciąż lokują się kolejne firmy, część nieruchomości przy nowej drodze znalazła już swoich nabywców. Także jest szansa, że wkrótce powstaną tu kolejne biznesy. Miasta znalazły dobry sposób na promocję tego, co robią. Warto zaglądać na ich profile i strony internetowe. Dla przykładu działdowo.pl informuje, że Muzeum Pogranicza w Działdowie ma swoją pamiątkową monetę z kolekcji Złota Polska. Tym samym obiekt został włączony do szlaku Złote Warmińsko-Mazurskie. Medale Złota Polska stanowią niezapomnianą pamiątkę z wizyty w ciekawych obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Kolekcjonowanie ich to świetny pomysł na hobby dla całej rodziny. Pamiątkową monetę z wizerunkiem działdowskiego zamku można nabyć w budynku ratuszowym przy placu Mickiewicza 43 w Działdowie. Kto lubi gromadzić lokalne pamiątki, przyznajmy, jest to interesująca oferta. Zwiedzajmy, nie żałujmy sobie na wycieczki, pamiętając przy tym, że to, co zobaczymy, nie odbierze nam nikt. Zabrzmiały rogi myśliwskie. Po raz 17 w Spychowie odbył się konkurs sygnalistów myśliwskich. Jest to dwudniowe święto sygnalistów oraz wszystkich miłośników muzyki myśliwskiej z całego kraju. Jak co roku konkursowi towarzyszyła zbiórka charytatywna, tym razem na rehabilitację córki leśników z rzadką wadą genetyczną. Cegiełkami zbiórki były obrazy podarowane przez malarzy, uczestników leśnych plenerów malarskich organizowanych przez Nadleśnictwo Spychowo. Po ogłoszeniu wyników konkursu wszyscy sygnaliści zaprezentowali publiczności swoje umiejętności podczas koncertu galowego na Storogów.
Lubimy lato, lubimy wakacje i lubimy, jak jest ciepło. Może nie wszyscy, ale zdecydowana większość. I pomyśleć, że już lada moment 1 września, data przełomowa od zawsze. Działdowo chce zrekompensować ten przełomowy okres nam wszystkim. Zaprasza do siebie. 28 sierpnia, 7 działdowski jarmark antyków, rękodzieła i zdrowej żywności. Podczas imprezy odbędzie się również zlot pojazdów zabytkowych. Przyjeżdżają z całego regionu, najwięcej z okolic tutaj Olsztyna, ale też spod Warszawy, gdzieś tutaj z tych okolic mazowieckiego województwa. Pojazdów jest sporo, co roku powyżej 100 pojazdów, nawet 200. Są to różne autka, są to tak zwane PRL-owskie pojazdy, a więc można spotkać tutaj syreny, wartburgi, trabanty, maluchy, ale jest, nie brakuje też aut zachodnich czy amerykańskich. Impreza odbędzie się tradycyjnie w Parku Honorowych Dawców Krwi przy ulicy Wolności. Nie jest ciężko tu trafić, ale będzie łatwo zatracić się w proponowanych atrakcjach. Organizator wszystko dobrze przemyślał. Będzie fajnie. W programie imprezy godzina 14 muzyczny start, godzina 14.20 parada pojazdów zabytkowych ulicami Działdowa, godzina 14.30 koncert zespołu No To Co, godzina 16 koncert zespołu Inoros, godzina 17 wręczenie nagród za udział w 6. zlocie pojazdów zabytkowych, godzina 17.15 Dawid Artysta pakuje walizę, koncert rap, hip-hop. Jednym z wydarzeń jarmarku będzie symulator wypadków drogowych. Jest to okres też takich powrotów z wakacji, więc no, szczególnie uczulamy, zachęcamy do ostrożnej jazdy. Będziemy mile witać wszystkich gości, ale prosimy o rozwagę. Na wszystkich czekać też będzie grochówka, czyli nikt o pustym żołądku stąd nie wyjedzie. A wiadomo, człowiek głodny, człowiek zły. I wtedy łatwo o błąd. Dlatego na głodnego za kółko też nie wsiadajmy. Żona kazała mu wywieźć śmieci do teściowej, a wywiózł do lasu. Śmieci z leśnictwa Białobór nad leśnictwo Orneta dzięki strażnikom leśnym odnalazły swoich właścicieli. Tłumaczenie tym razem było zaskakujące. Otóż żona kazała mężowi wywieźć śmieci do teściowej. Ten jednak z niewiadomych przyczyn wywiózł je do lasu. Wykroczenie zakończyło się najwyższym możliwym mandatem w wysokości 500 zł. Od wielu lat leśnicy alarmują, by nie wyrzucać śmieci do lasu. Niestety ciągle ich przybywa. Statystyki są pesymistyczne. Jest coraz więcej śmieci i więcej śmieciarzy. Tylko w ubiegłym roku 68 śmieciarzy zostało namierzonych. Również mandaty karne nie są w stanie zniechęcić śmieciarzy, a sprawcy coraz dziwniej tłumaczą się ze swojego postępowania.